Kolejne pytanie przygotowali posłowie Zbyszek Zaborowski, Piotr Chmielowski i Leszek Aleksandrzak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pytanie adresowane jest do prezesa Rady Ministrów, a dotyczy modernizacji szerokiego toru oraz terminalu przeładunkowego w Sławkowie, a także połączenia Sławkowa z szerokim torem z Republiką Czeską. Pierwsze pytanie sformułuje pan poseł Zbyszek Zaborowski. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. W marcu publikowano w prasie informację o tym, że dyskutowany od pewnego czasu projekt budowy szerokiego toru z Ukrainy poprzez Słowację do Bratysławy i Wiednia jest bardzo zaawansowany. Przygotowano studium wykonalności. W Polsce natomiast mamy szeroki tor. Od 20 kilku lat trwa dyskusja o jego modernizacji. Mam na myśli linię hutniczo-siarkową, która kończy się w Sławkowie w województwie śląskim. No ale ten euroterminal nie jest wykorzystany tak, jak mógłby być wykorzystany. Docelowo zastanawiano się nad możliwością skrócenia transportu z Dalekiego Wschodu do Europy i odwrotnie. No, dzisiaj statkiem w dalszym ciągu trwa to około miesiąca. Koleją można by ten czas skrócić do tygodnia, od dwóch do jednego tygodnia. No, niestety tor nie jest modernizowany. Mimo wielokrotnych działań na arenie międzynarodowej, rozmów z zainteresowanymi potencjalnie partnerami, strumień towarów też nie jest kierowany tą drogą. Jest wykorzystany euroterminal tylko częściowo. Kiedy rząd podejmie skuteczne działania z Ukrainą, z Federacją Rosyjską, Kazachstanem, no ale rzecz dotyczy również Chin, Korei Południowej, kiedy ten potencjalnie jedwabny szlak XXI wieku zostanie uruchomiony i kiedy ewentualnie zapadnie decyzja o przedłużeniu szerokiego toru do granicy z Republiką Czeską, bo wtedy ten projekt będzie konkurencyjny wobec projektu lansowanego na Słowacji i w Austrii. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu posłowi. Bardzo proszę. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pan minister Zbigniew Klepacki. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie posłanki i panowie posłowie. Chciałem się odnieść do pytania złożonego przez pana posła. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o linię, potencjalną linię szerokotorową idącą przez Słowację, te prace wcale nie są zaawansowane, ponieważ koszt wybudowania takiej linii szacowany jest na około 6 miliardów euro. Są olbrzymie kłopoty z finansowaniem takiego projektu, więc informacje o jego zaawansowaniu są, wydaje mi się, mocno na wyrost. Do tego jeszcze dochodzi ekonomiczna opłacalność danego projektu. To jest druga rzecz, na którą jakby też rzutuje obecna sytuacja na Ukrainie. I tu chciałem się odnieść również do potencjalnego jedwabnego szlaku, o którym pan poseł był łaskaw powiedzieć, że no wszyscy wiemy, jak dzisiaj sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej wygląda i wydaje mi się, że dopóki ta sytuacja w jakiś sposób się nie unormuje, mówienie, że istnieje tam duży potencjał ruchu tranzytowego, jest troszeczkę na wyrost. Również zarzut, że nic się nie dzieje i nie toczą się żadne prace remontowe czy modernizacyjne na szerokim torze, który jest własnością EHS-u, też chciałbym powiedzieć, że w obecnej chwili toczy się kilka może nie bardzo spektakularnych i wielkich inwestycji, ale prac, które pozwolą w perspektywie przyszłego roku zwiększyć przepustowość tego toru o 50%. Obecnie tor jest przeszykowany na to, aby obsłużyć maksymalnie 11 par pociągów
pod koniec tego roku będzie z uwagi na realizację pewnych projektów modernizacyjnych podniesiony do 12, a w 2015 roku będzie miał możliwość obsłużenia 15 par pociągów. W związku z tym jest to wzrost o 50% w stosunku do obecnego. Jeżeli chodzi o terminal w Sławkowie, wydaje mi się, że tutaj jakby ciężar działań spoczywa na zarządzie terminalu Sławków i jego sprawności w pozyskiwaniu ładunków i w pozyskiwaniu klientów. Trudno oczekiwać, że rząd będzie wyręczał tutaj zarząd, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe i pozyskiwanie nowych klientów. Chciałem zwrócić uwagę, że na tym szerokim torze istnieje również kilka konkurencyjnych firm czy terminali rozładunkowych w stosunku do Sławkowa, więc przed nimi też jest duże zadanie, aby z tą konkurencją się uporać. I mam nadzieję, że zarząd takie działania będzie prowadził sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o wydłużenie szerokiego toru do Czech, takie analizy były prowadzone, natomiast projekt jest po pierwsze trudny technicznie, ponieważ przecina katowicki węzeł kolejowy, na którym są różnego rodzaju dość trudne aspekty geotechniczne. W związku z tym od strony takiej technologicznej nie jest łatwy do zrealizowania. Plus druga rzecz, która jest istotna, nie ma również realistycznych biznesplanów czy studiów, które by wskazywały, że na tym odcinku zostanie wygenerowany duży potok towarów, który by w sposób ekonomiczny uzasadniał wybudowanie takiego toru. Chciałem przypomnieć, że cały czas ponad 50% towarów czy ładunków przewożonych przez szeroki tor należący do LHS-u są to tory związane, są to ładunki rudy, która jest dowożona do huty Mittala. Ponadto istotnym jest również zachowanie regionalnego charakteru linii szerokotorowej, która dzięki temu ta linia może być obsługiwana przez LHS i jest traktowana jako linia prywatna. Wydłużenie jej spowoduje, że będzie musiała być przekazana do PLK-i. W związku z tym trzeba będzie dopuścić innych przewoźników na te tory, co też jakby komplikuje troszeczkę cały ten projekt. W związku z tym póki co na dzień dzisiejszy takie prace, jeżeli chodzi o przedłużenie toru szerokotorowego do Czech, nie są prowadzone. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Kontynuujemy pytanie piąte. Proszę o zadanie pytania dodatkowego pana posła Piotra Chmielowskiego. Dziękuję panie marszałku. Ja mam szereg pytań. Pierwsze z nich to jaką masą towarową w tej chwili przeładowuje się jak pan minister powiedział, w okolicach szerokiego toru. Nie tylko w Sławkowie, tylko w tych firmach, które pan wymienił. Na jakim etapie i czy w ogóle są prowadzone negocjacje z Republiką Czeską? I tutaj przypominam panu ministrowi, że pan prezydent Miloš Zeman w obecności prezydenta RP, pana Komorowskiego, upomniał się publicznie o szeroki tor, a mianowicie przeciągnięcie, czy pociągnięcie, odkorkowanie tego toru i pociągnięcie do granic Republiki Czeskiej. I chciałbym usłyszeć od pana, jakie są warunki terenowe, czyli możliwość, powiedzmy, przeciągnięcia z polskiej strony, tam gdzie mamy zakorkowane, a jakie są na Słowacji i czy nie byłoby tak, że to się bardzo opłaca. I chciałbym też usłyszeć, skoro Europa Zachodnia, Niemcy, Włosi chcą zainwestować 6 miliardów euro w pociągnięcie tego toru przez Słowację, czemu rząd polski nie zabiega o to, aby przynajmniej część, bo będzie taniej,
tych pieniędzy zasiliło nasz budżet, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę pana ministra o odpowiedź. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane, jeżeli chodzi o tonaż przeładowywany na wszystkich terminalach w okolicy terminalu Sławkowie, to ja bym panu posłowi proponował odpowiedzieć na piśmie, tak, bo akurat nie wiem. Jak również na pytanie trzecie o warunki terenowe po stronie polskiej i po stronie słowackiej, jeżeli pan poseł byłby pozwolił, to byśmy dziękuję bardzo, odpowiedzieli na piśmie. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje z Republiką Czeską, tak jak mówiłem, one są na bardzo takim wstępnym etapie, są dokonywane analizy, studia, analizy techniczno-ekonomiczne, które pozwolą nam uwzględnić specyfikę funkcjonowania katowickiego węzła kolejowego. W związku z tym, jeżeli chodzi o jakieś spektakularne sukcesy, czyli coś, że w krótkim czasie się istotnego zadzieje, to jeszcze nie jest ten etap, tak? Także prace trwają, tym niemniej jednak są na bardzo początkowej fazie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.